Cześć włosomaniaczki, z tej strony Tomuś, wasz ulubiony. Słuchajcie, dzisiaj porozmawiamy o tym, jak utrzymać fryzurę całą noc. Jeśli chodzi o fryzury okolicznościowe, upięcia, to istnieje tutaj bodaj najcieńsza granica pomiędzy tym, co jest modne w trendach i fajne po prostu, a co niestety wygląda źle i dam wam parę wskazówek, żebyście się nie narazili na śmiech waszych współbiesiadników. Po pierwsze, chyba najważniejsze, przygotujcie się do tej imprezy, wybierzcie cały strój i ustalcie do tego wstępnie zarys waszej fryzury. Pamiętajcie, im mniej fryzura wygląda na przygotowaną, tym obecnie jest to bardziej w trendach. Czyli lekki bałagan, ale wszystko pod kontrolą. Pierwsza sytuacja, masz włosy proste i chcesz całą noc mieć piękne loki lub fale. Po pierwsze, umyj włosy kilka godzin wcześniej. Pamiętaj, fryzury okolicznościowe nie lubią bardzo świeżo umytych włosów. Trudniej po prostu będzie ci ułożyć włosy. Na takie włosy, które umyłaś kilka godzin wcześniej, nałóż spray na objętość i następnie piankę, dzięki której fryzura będzie już utrwalana podczas stylizacji, a spray zabezpieczy dodatkowo włosy przed wysoką temperaturą. Po wykonaniu tych fal lub loków, pamiętaj, daj im chwilę ostygnąć, daj im chwilę odpocząć, 5 minut i potem delikatnie je rozczesz grzebieniem z bardzo szerokimi zębami. I następnie użyj lakieru na wykończenie. Jeśli potrzebujesz jeszcze bardziej spektakularnego utrwalenia, możesz wykorzystać pastę. Druga sytuacja. Masz naturalne loki i chcesz, żeby były one piękne całą noc. No tutaj sytuacja jest dużo prostsza. Myjesz włosy, też pamiętaj o tym, żeby umyć je odrobinę wcześniej. Następnie nałóż krem do aktywacji loków i pozostaw do wysuszenia, bądź wysusz te włosy za pomocą dyfuzora. Pamiętaj, jedna bardzo fajna rzecz, która na pewno się sprawdzi. Załóż sobie na głowę delikatną siateczkę i susz włosy dyfuzorem poprzez tą siateczkę. Dla utrwalenia włosów możesz użyć pasty bądź lakieru, który jest bardzo delikatny. Pamiętajcie, że lakier z serii WS Academy jest lakierem, który utrwala, ale nie skleja. Tu nie będzie żadnej skorupy, nie będzie takich charakterystycznych śladów po lakierze, które są po prostu absolutnie passé. Miłej nocy i zabawy. A teraz coś dla posiadaczek prostych włosów, które chcą mieć piękne włosy, lubią tą strukturę i ma to być niczym niezmącone jak tafla jeziora. Po pierwsze, myjecie włosy, po drugie, odżywiacie. Najlepiej tutaj wykorzystać właściwości odżywek 20 w jednym, poranna rosa albo wiosenna aura. Następnie możecie nałożyć spray na objętość, on ochroni przed wysoką temperaturą, ale zanim do tego sprayu dojdzie, między odżywką a sprayem, jest klucz do sukcesu, czyli woda lamelarna, 10-sekundowy zabieg wygładzający, który sprawi, że wasze włosy będą wyglądać spektakularnie. Koniec. Suszymy, wyciągamy na szczotkę. Pamiętajcie, szczotka i suszarka mogą być waszymi sprzymierzeńcami, ponieważ sprawiają, że nadajemy włosom objętość i je jeszcze dodatkowo wygładzamy. No i wtedy lekko lakierem spryskujemy całą formę i piękne, proste włosy macie przez całą noc. Słuchajcie, jako fryzjer z 22-letnim stażem pamiętam czasy, kiedy pianka była hitem, potem pamiętam czasy, kiedy pianka lekko odeszła do lamusa, ale to wszystko wraca i w naszym portfolio kosmetyków nie mogło zabraknąć pianki, gdyż ona jest sukcesem, jeśli chodzi o uzyskiwanie fryzur z dużą objętością. Także po myciu na wilgotne włosy nakładamy sporą ilość pianki. Pamiętajcie, że nasze preparaty są delikatne, w związku z tym nie bójmy się tej ilości. Dużą ilość pianki i wtedy suszymy włosy, uzyskując spektakularną objętość. Pianka to jest zawsze dobry pomysł i nie dajcie sobie wmówić, że jest inaczej. Na salony imprezy szturmem wdarły się upięcia, tak zwane messy hair, czyli bałagan we włosach. Jak to uzyskać? Słuchajcie, każdy sposób jest dobry. Najważniejsze, żeby nie zacząć tych przygotowań godzinę przed wskazaną imprezą. Możecie nawet spać w nocy, a tu widziałem, słuchajcie, i ja usprawiedliwiam wszystkie, pamiętajcie, cel uświęca środki, możecie spać w skarpetkach na głowie, pasek od szlafroka widziałem wałki, poświęćcie się. Najprostsze moim zdaniem są oczywiście zaplatane warkoczyki, które spowodują, że te włosy nabiorą już innej struktury, zmienią lekko formę.
I żeby to utrzymać, pamiętajcie, że nie do końca ten włos musi być całkowicie świeżo umyty, to hitem tutaj przy wykonywaniu Messy Hair jest puder do włosów. On spowoduje, że struktura będzie bardziej matowa, a formę będzie Wam łatwiej ułożyć. Pewnie widzieliście takie upięcia, no hit przehitów, jakby od niechcenia, jakby nonszalancko wstałam, wychodzę i po prostu jestem taka piękna od zawsze. Furorę robią też upięcia, które są nie do końca przygotowane, ale mają doskonale i precyzyjnie podkreślone elementy Waszej fryzury. Coś, co kiedyś, na przykład baby hairy, było powodem do ukrywania ich, przylizania, wyczesywania, teraz jest powodem do eksponowania wszystkich takich subtelnych smaczków. Nie bójcie się tego na weselach. To są naprawdę bardzo trendy, historie. W związku z tym zobaczcie, jak można to zrobić. Ja wykonałem to za pomocą szczoteczki do tego, jak to się nazywa, stylizacji brwi i rzęs i gumy. No zobaczcie, jak to zrobiłem. Zapomniałem, jak to się nazywa, bo tego na co dzień nie używam, ale można to wykorzystać również do Waszych baby hairów. Wet hair look, clean girl look. Jeśli to jest Wasze marzenie, czyli efekt bardziej mokrych włosów albo bardzo przylizanych, tutaj nie będę długo opowiadać. Żel i jeszcze raz żel. Spróbujcie, kombinujcie. Zresztą uważam, że najlepiej zrobicie, jeśli sobie daną fryzurę wypróbujecie, a nie będziecie godzinę przed lustrem przeklinać na swoje włosy, bo one złośliwie godzinę przed imprezą nie chcą się układać. Dawać im żelu i wjeżdżamy tam na mokro. Słuchajcie, jeśli macie jakieś swoje patenty i triki na to, żeby uzyskać niesamowite fryzury, piszcie do mnie, bo wiem, że jesteście ultra kreatywni. Ja też się uczę od Was, Wy ode mnie. Taka transakcja wiązana, a tymczasem moje tipy są sprawdzone. Wykorzystajcie je i życzę Wam samych pięknych, miłych, letnich imprez.